Przygotowanie do jazdy, kolejne zadanie egzaminacyjne, slalom wolny, 5 ósemek i slalom wolny. Proszę bardzo. Jeszcze jest jazda próbna 30 sekund, przejechać sobie wokół górki, wyczucie motocykla, tak zwana jazda próbna. Tak, jedziemy dookoła, nie wykonujemy zadań egzaminacyjnych, czyli nie jeździmy między bramkami. Pojechać sobie dookoła i wrócić tu z powrotem do tej pozycji, dobrze? Nie wjeżdżając w bramki, jedziesz dookoła sobie. Pamiętajmy, jazda próbna nie jest w żaden sposób punktowana, czy motocykl nam zgaśnie, czy nie obrócimy głowy. Jest to jazda próbna, czyli nie jest to w żaden sposób oceniane. Pamiętajmy, że po pierwszych czynnościach jedyny błąd, który został popełniony, to przy wyprowadzeniu motocykla jest to zaliczone już jako błąd. Teraz daj mu miejsce, niech on się tu obróci. O, i ustawiamy się z powrotem. O, zatrzymujemy się. Nie, stop! Pamiętajmy, że jest możliwość, powinniśmy z pola zatrzymania, ale jest możliwość rozpoczęcia zadania tu po przeprowadzeniu motocykla. Stąd zaczynamy zadanie egzaminacyjne, slalom wolny, 5 ósemek, slalom wolny, dobrze? Słychać mnie dobrze? Słychać, tak? W tym momencie popełniłem drugi błąd, po którym egzamin powinien zostać przerwany. Pamiętaj, że na prawdziwym egzaminie w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego przed rozpoczęciem jazdy musisz ustawić lusterka, sprawdzić kierownicę, hamulce i amortyzatory. Pierwsza bramka pokonana, druga bramka pokonana, trzecia bramka pokonana, czwarta bramka pokonana. Przejeżdżamy przez trumnę i jedziemy. Głowa w lewo. Pierwsza ósemka zaliczona. Druga ósemka zaliczona. Trzecia ósemka zaliczona. Czwarta ósemka zaliczona. Piąta ósemka zaliczona. Wyjeżdżamy sobie slalom wolny. Przejeżdżenie, przejechanie przez trumnę. Pierwsza bramka, druga bramka, trzecia bramka, czwarta bramka, piąta bramka. Zatrzymujemy się. Zadanie wykonane prawidłowo. Kolejne zadanie egzaminacyjne będzie slalom szybki. Proszę bardzo, ustawiamy się tutaj w tym miejscu.